Siemano, z tej strony Araulen. Witam was w kolejnym odcinku z SF-a 14. Tak, wreszcie kolejny odcinek i tym razem już nagrywam na bieżąco, więc jestem na bieżąco, także gra jest na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami. I tutaj już się rzuca w oczy, co to jest? Otóż wykorzystałem to, że gra ma potencjał do modowania i wgrałem sobie teksturki na maszyny nielicencjonowane. O, tak tutaj mamy pięknie Fenda, prasę, Combine Deutschfahrer, tam jeszcze coś chyba wgrywałem, ale to już zapomniałem o tym, tak, zapomniałem, a przekonamy się o tym już niedługo w trakcie gry. Więc dzisiejsze plany na odcinek, nie wiem jakie są, tak szczerze mówiąc, bo najprawdopodobniej będziemy wywozić ziarno, sprzedawać znaczy się, i potem jeśli starczy czasu, to pewnie weźmiemy się znowu za orkę, a ja przy okazji będę mógł z wami troszkę pogadać, bo dzieje się ostatnio, no i wypadałoby was o tym poinformować. Więc wsiadamy już do traktora, bez zbędnego gadania, i podczepiamy przyczepę, by wsypać na nią ziarno. Podłącz i jedź. Jak widać, są także, jak słychać, są nowe dźwięki, dużo przyjemniejsze, a nie takie pyr 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 jak w 60. Okej. Wycofaj. Wciśnij Enter i przejdź do menu silosu. Pszenica, rozpocznij wysypywanie. I leci. Idziesz? Nie? Wybaczcie, musiałem się dowiedzieć, co psiunia chce, moja kochana, bo tak przy drzwiach coś siedzi i niby chce iść na dwór, ale nie chce iść na dwór, jakby to tak ująć. No i poszła gdzieś do pokoju, także może nie będzie mi przeszkadzała w nagraniu. A teraz jedziemy wysypać, sprzedać zboże. Mamy tego 74%, sprzedamy wszystko. Chociaż mogłem trochę sobie zostawić. A czart z tym. Jedziemy. Tam jak widać, przed nami jedzie piękny Massey Ferguson. Tak, piękny Massey Ferguson, który na którego licencję też mamy wygranego moda. I sobie sunie zamiast tego. Czemu jadę po lewym pasem? I sobie sunie zamiast tego masiwa niebieskiego i dodaje to trochę takiego klimatu, bo przynajmniej i tak nadal uważam, że tych traktorów jeździ tu zdecydowanie za dużo i bez żadnej różnorodności, ale przynajmniej jeździ to traktor licencjonowany, a nie jakieś niebieskie badziewie. Okej. Zaraz tu trzeba będzie skręcić, tak, tam jest, trzeba będzie skręcić. I co tam się dzieje odnośnie w tym PF-ie? Co to, bo tak wspominałem na początku. Otóż sprawa wygląda tak. Powstaje DLC Ameryka, roboczy tytuł póki co, które w dość znacznym stopniu zmieni nam grę. W jaki sposób, to już mówię. Tylko wysypiemy to zboże. Zobaczymy, ile pieniążków dostaniemy. Stój. Przyczepa w górę. 106 870. No. Liczę na trochę więcej. Podnieś się do góry. Wybaczcie, muszę ją wypuścić, bo... Chcesz iść?
Okej, już jestem. Jak zwykle niezdecydowana. Możesz wracać do domu. Okej. Więc co... Co i jak z tym PF-em? Bo tak zacząłem... No powstaje to DLC. DLC o roboczym tytule Ameryka. Co tam w nim ciekawego będzie? Może troszkę podgłoszę. Momencik. Okej. Co tam w nim ciekawego będzie? Na pewno będzie... na pewno będą te rzeczy, których obecnie grze brakuje. Okej. Na pewno będzie to, czego obecnie w grze brakuje. Czyli... obróbka, pełna obróbka trawy, koszenie, przetrząsanie, zgrabianie, prasowanie itd., itd. Na pewno będzie pełne obprzątanie krów, ścielanie, dawanie jedzenia, wody, picie itd. To też na pewno będzie. Co tam jeszcze będzie na pewno? Muszę sobie przypomnieć. Na pewno dojdą nowe licencjonowane maszyny i pojazdy. Jakich konkretnie marek, nie mam pojęcia. Sam Playway i UIG tego do końca nie wiedzą, bo tam prowadzą rozmowy z pewnymi firmami, ale jeszcze niestety nie wiedzą, czy to dojdzie do skutku, ponieważ no firmy są dość wymagające. Przede wszystkim pod względem finansowym, a jak wiadomo, każdy chce to jak najtańszym kosztem zrobić. I co jeszcze będzie? Niepewne są takie na 70%. Pewny jest tryb wieloosobowy. Tak, wreszcie tryb wieloosobowy, który, dzięki którym będzie można pograć sobie właśnie z kolegami i tak kolegami, koleżankami, nie wiem, może dziewczyny też w takie gry grają. No i będzie to, z tego co wiem, ograniczenie do bodajże 16 osób, 8 albo 16, coś koło tego. I to wszystko jeszcze wyjdzie w praniu, że tak powiem, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile będzie w stanie uciągnąć silnik, jak będzie szła optymalizacja tego, przygotowanie tego wszystkiego pod sieć i tak dalej. Także to wszystko wyjdzie jeszcze w tym praniu, że tak powiem. No i jeszcze poprawa API pod mody. Tak, jest w planach dodanie jakiegoś specjalnego folderu, mods czy tak dalej, coś w tym stylu, w którym dzięki któremu nie trzeba byłoby tego wszystkiego odmieniać i tak dalej, tylko po prostu by się wrzucało do tego jednego folderu, a samo prowadzamo tworzenie tych modyfikacji byłoby dużo łatwiejsze, mniej skomplikowane. Nie wiem jeszcze, co z tego wyjdzie, ale szczerze mówiąc wątpliwe jest, że to ujrzy światło dzienne w PF-ie 2014. Znaczy, błagam, nie wywal. Jest! Uff, już się bałem, że wywali. Przeprowadź orkę. To odstawimy. O czym to ja mówiłem? Aha. Dlaczego mówię, na pewno raczej nie użyję światła dziennego w PF-ie 2014? To ja nie ukrywam, producent też tego nie ukrywa, że w planach jest w planach jest wydanie także wersji 2015, bo tak chce UIG, niestety. Trzyma się uporczywie tego, że gra musi być wydana koniecznie co roku, ale nikt nic z tym nie jest w stanie zrobić. I co tam odnośnie tego PF-a 2014? Za wiele sam producent nie wie,
bo to są dość jeszcze odległe plany. Teraz są skupieni na DLC, tak, na tym DLC, które, no tak jak mówiłem, będzie dość obszerne. Tam pominąłem parę rzeczy, ale niestety o nich nie pamiętam, a nie chce mi się wchodzić na moje forum i szukać, co ja tam jeszcze pisałem. Więc co tam w tej wersji 2015, bo też już parę rzeczy jest w planach, jest to już rozrysowane, że tak powiem. Otóż na pewno usprawnienie działania silnika. Tak, głównym celem PFA, przy budowie PFA 2015, PFA SFA 14, no, posługuje się tą bardziej oficjalną nazwą. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co chodzi i mi to wybaczycie, że tak, że mówię tak, a nie inaczej. Ale tak bardziej mi to weszło w krew, że tak powiem. Otóż głównym założeniem jest budowa gry na nowym, ulepszonym silniku z dużo większą szczegółowością detali. Osobiście widziałem już ten silnik w akcji. Jest naprawdę przepiękny. Śmiem twierdzić, że jeśli to wszystko wypali, to będzie najładniejszy symulator na rynku. Nie tylko rolniczy, ale w ogóle. Będzie taki naturalny. Tak, niby agrar i tak dalej, to teoretycznie najładniejsze symulatory, cała ta seria, ale agrar to tak jakby marka już uśmiercona, a ja mówię o tym, co jest i co będzie, i śmiem twierdzić, że może być nawet lepsze, ładniejszy pod względem graficznym od samego agrara. Tak, silnik jest naprawdę prześliczny. Może i oprócz samego wyglądu, głównym założeniem także będzie usprawnienie pod względem optymalizacyjnym, tak, bo te detale, jak widać już teraz, PF wymaga dość dużej mocy z maszyny naszej komputerowej, a wersja 2015 na nowym, ulepszonym silniku zapewne będzie wymagała go jeszcze więcej tej mocy i podzespołów komputera mocniejszych, tak? Więc główne założenie będzie właśnie wdrożenie tego silnika nowego. Ktoś pisze mi na GG, nieważne. I potem optymalizacja. Wszystko będzie usprawnione, kod będzie ułożony. No, przynajmniej takie są plany. Kod będzie ułożony i powinno to spokojnie śmigać na słabych sprzętach w naprawdę dużej ilości klatek na sekundę. I być może, podkreślam, być może silnik pozwoli nawet na wdrożenie systemu fizycznej gleby. Coś takiego jak było w agrarze legendarne maszyny, w agrarze 13, czyli bruzda i tak dalej. Obecny silnik nie jest w stanie tego uciągnąć, nie dałby po prostu rady. Natomiast ten nowy wydaje mi się, że pociągnąłby to bez problemu. No to wszystko są jeszcze dalekie plany. Wersja 2015 zadebiutuje najprawdopodobniej jakoś późną jesienią 2014 roku. Ale no, plany już są, widziałem parę rzeczy i zapowiada się to naprawdę ciekawie. No to tyle odnośnie PFA 2015 i ogólnej przyszłości. Jak widzicie, są ślady ku traktora. Otóż najnowsza łatka, teoretycznie najnowsza, bo żadnej innej nie było, ale już jakiś czas minął, odkąd ona jest. Najnowsza łatka wprowadziła brudzę, między innymi brudzenie się maszyn oraz ślady. Dodała także opryskiwacz Amazon Pantera,
Chyba tak to się czyta. Amazon? Amazoni? Dobra, nieważne. Amazon Pandira. I jest to naprawdę dość fajnie zbudowany. Naprawdę podoba mi się ten model tego opryskiwacza. Niestety nie jestem w stanie wam go pokazać, bo po pierwsze nie mam tyle pieniążków, po drugie w pierwszym roku kariery sklep jest zablokowany. Ale naprawdę podoba mi się ten model. No i co tam jeszcze było wprowadzone? Takie ogólne usprawnienia. I 2B. I gra no, cały czas ewoluuje. Teraz niestety do czasu premiery DLC najprawdopodobniej żadnego patcha nie będzie, bo zespół nie jest aż tak duży, żeby skupić się zarówno na dodatku, jak i patchu, łatce. Ale warto będzie. DLC oczywiście, tu się pojawia oburzenie, nie będzie darmowe, niestety. Co ja zrobiłem? DLC nie będzie darmowe. Prawdopodobna cena, choć nie jest to jeszcze oficjalne, sam producent jeszcze tego nie wie dokładnie. Wszystko zależy, jak się potoczą prace, rozmowy i tak dalej. A najprawdopodobniej będzie to kosztowało około 40 zł. I będzie to wydane, to już zależy, na pewno będzie wydane na Steamie w wersji cyfrowej. To czy będzie wersja pudełkowa, a podejrzewam, że będzie, zależy już tylko i wyłącznie od polskiego wydawcy, czyli firmy Techland. To ona się zajmuje pudełkową dystrybucją PFA, symulatora farmy. I przewidywana data premiery to końcówka marca, z tego co wiem. Chłopaki powinni spokojnie zdążyć to wszystko ogarnąć. Wiem, że mapa już jest stworzona. Są stworzone już modele pojazdów i maszyn dodatkowych. Pracują teraz nad oskryptowaniem wszystkiego. No i potem skupią się na oskryptowaniu tego koszenia trawy, karmienia zwierzaczków, oprzątania i tak dalej. No i przede wszystkim też na multi. Robią wszystko, co w ich mocy, żeby to multi było, bo to ważny element w takiej grze. I wydaje mi się, że dadzą radę. Wierzę w nich i mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, a multi będzie naprawdę przyjemne. Osobiście wiem, że wielu z was wybiera, jeśli chodzi o multi, farminga. No, z pewnych względów, zwłaszcza, że tylko on ma to multi, tak? Ale podejrzewam, że wielu z was także przy nim zostanie, nie przerzuci się. Wiadomo, Karl. Wiadomo, nie każdy lubi zmieniać coś, do czego przywykł. No i każdy to szanuje, prawda? Ja jednak nie grałem w farminga na multi. No, raczej się na to nie zanosi. A tutaj chętnie bym pograł, zwłaszcza, że wiem, że kilka osób miało chęć ze mną zagrać i być może też nagrać multi z YouTube'a. Kilku moich znajomych, którzy posiadają tą grę, też są chętni, więc myślę, że także na moim kanale coś z tego się pojawi. DLC podejrzewam, że będę miał jeszcze kilka dni przed premierą, więc pierwszy odcinek powinien się pojawić w dniu premiery, jeśli uda mi się nagrać i jeśli mi się uda to nagrać i wrzucić, bo ten mój internet to jest taki, zależy jaki ma humor i w ogóle też to wszystko trwa długo, to wrzucanie i tak dalej. Powoli mam tego wszystkiego dość, jeśli chodzi o ten internet. Zgłaszałem już, tak, zgłaszałem problemy. Moje zgłoszenie teoretycznie zostało rozpatrzone, ale grunt w tym, że nie dostałem żadnego potwierdzenia, ani telefonicznie, ani mailowo, tylko na stronie mojego dostawcy jest komunikat, że zostało zrealizowane.
teoretycznie internet działa troszkę lepiej przy wrzucaniu filmu, bo gdy wrzucałem jakiś film, to reszta wszystko trup, że tak powiem, nie było mowy o normalnym korzystaniu z internetu. Teraz jest troszkę lepiej. No, zobaczymy, jak to się będzie dalej. Choć niestety wydaje mi się, że na prędkość wysyłania filmów to i tak nie wpłynie, bo osiągam prawie max z tego, co posiada oferta, z której korzystam, na którą mam podpisaną umowę. 20 minut odcinka. Nie mam pojęcia, jak długo, ile to jeszcze zostanie. Podejrzewam, że wymieścimy się w 5, 6, 7 minutach. Tak gada mi się świetnie też. Ogólnie czuję się coraz lepiej z tym gadaniem do mikrofonu. Coraz mniej się jąkam, coraz prowadzę coraz lepszy słowotok. Nie zawieszam się i tak dalej. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też, że wy tak chętnie mnie oglądacie. Te wyświetlenia są bardzo duże jak na taki kanał i taką tematykę. Widzów też was przybywa. W tej chwili, gdy nagrywam, to jest was prawie 900. Zbliża się okrągły tysiak. A na ten tysiak postaram się ogarnąć już jakiś konkurs. Przynajmniej mam nadzieję. I nagrodą, jeśli się uda, będzie PF14, ewentualnie klucz z DLC, do DLC, żebyście mogli sobie, żeby osoba mogła sobie pobrać, aktywować i pobrać na Steamie, ewentualnie podstawka plus DLC. Zobaczcie, co tam mi się uda w ogóle uzgodnić. Nie mam bladego pojęcia. Fajnie by było, jeśli na przykład za pierwsze miejsce byłaby podstawka plus DLC, za drugie DLC, a za trzecie podstawka. No ale to zobaczymy. Jeśli uda się w ogóle samo DLC załatwić dla jednej osoby, to już będzie to duży sukces. Będę musiał pogadać pewnymi osobami, może coś uda się załatwić. A tymczasem są 22 minuty odcinka i kończymy powoli orać. Myślę, że spokojnie zdążymy, że tak, żeby film nie był zbyt długi, bo wiem, że jak jest film zbyt długi, to też się nudzicie i sam też, szczerze mówiąc, bym się nudził, gdyby przy robieniu ciągle tego samego, oglądaniu czegoś i ten ktoś ciągle nawija, a nic konkretnego nie robi, tylko jeździ w kółko po polu. Więc doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to też jest nużące, więc staram się też wymierzać jakoś te czasy odcinków, tak około 25 minut. Możesz wracać do domu, nie dokończę to orać. I jeśli wychodzi za długo, no to daję przyspieszenie. Przyspieszenie, jakaś fajna muzyczka i wtedy widać, że tam nic nie cheatowałem, czy coś tam w tym stylu, ten teges. Tylko na najnormalniej w świecie dokończyłem to tak jakby poza odcinkiem, ale jednak na odcinku. Co prawda takie klipy ważą więcej i ciężej mi się to wrzuca, ale cóż, czego się nie robi dla komfortu widzów, prawda? Zależy mi na tym, abyście ciągle tak chętnie mnie oglądali, wspierali i tak dalej. Bo to naprawdę jest motywujące, gdy widzę, że filmy mają naprawdę dużą ilość wyświetleń. Ciągle jest dużo tych łapek w górę, prawie żadnych łapek w dół i ciągle komentujecie. To naprawdę jest pocieszające dla let's playera. Może przyznam się szczerze, dawniej, gdy sam nie nagrywałem, tylko oglądałem i oglądam innych, nieważne kogo, nieważne jaką tematykę, wydawało mi się, że te błaganie o łapki, komentarze i tak dalej, to tylko pic na wodę. A tak naprawdę to faktycznie pomaga. To daje taki znać, stary, oni,
Oni cię chcą oglądać, oni cię wspierają, nie zmarnuj tego. Masz u nich wsparcie. I naprawdę to jest fajne uczucie, wiedząc, że że mnie wspieracie. I dzięki temu ciągle pojawia się taka ta motywacja, że żeby tego nie przerywać, żeby walczyć i tak dalej. W cudzysłowie walczyć, oczywiście, nikt tu nie chce się bić. I to powoduje, że filmy stają się coraz ciekawsze, bo wiadomo, z każdym odcinkiem dochodzi się do większej wprawy. Na dodatek się z każdym odcinkiem stara się je wypaść jak najlepiej. No i powoli to się dzieje, jak się dzieje, jest coraz lepiej, tak? I chciałbym, żeby tak to trwało jak najdłużej, bo naprawdę kręcenie tych odcinków sprawia mi dużą, naprawdę dużą przyjemność. Nie spodziewałem się w ogóle, że otrzymam od was takie wsparcie i że to tak mi się spodoba. Tak, to naprawdę mi się spodobało. Z początku troszkę kręciłem nosem, bo miał być to jeden, dwa odcinki i tyle. Nic więcej. Cały czas tłumaczyłem, że YouTube jest nie dla mnie i tak dalej. A jednak stało się tak, że wrzucam regularnie odcinki, wy mnie oglądacie, a mi to sprawia frajdę. Więc jeśli możecie, wspierajcie mnie dalej tak jak wspieracie, a na pewno ze swojej strony zaoferuję to, co najlepsze. I to by było na tyle w tym odcinku. Strasznie fajnie mi się gadało, strasznie szybko to zleciało. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Cześć!